Ściana pęka, a gruź nie wchodzi. Cegłata. Teraz powinno. Jest. Teraz nie jest na gwoździe, tylko jest na haku. Jest. To co, trzeba to obić teraz. No. Kawałek tego śmieci. A to zostawiamy case. Potrzebujemy jeszcze tego wygrana. Chyba już nie, bo to jest kolor. Więc nie wiadomo. Rumian, też ta droga do Lubawy. A to gospodarstwo, w które Adam się wrzenił, to jest w Naguszewie. W Naguszewie, tak. To w którym miejscu? A tak na tutaj, na, jak są tam, te zabudowania. To gdzie sobie to zdjęcie robiliśmy? Tak. To tu. W tym budynku. No tam. Po prawej stronie, czy po lewej stronie drogi? Na północy. Po prawej. Na północy. A krzyż gdzie to jest? Tutaj, przy tej drodze. Aha. Czyli te pola tego Adama to były na prawo od tego krzyża, tak? Tak. No to jakoś się znajdziemy w razie czego. No. Na tym zdjęciu to kto to jest? Na którym? Na tym? Babcia Anastazja. Aha, to jest ta, która w Rumianie tam tak. Była. Mieszkała. Dziadek Adam. To jak to tam było, że kto się wrzenił w to gospodarstwo, na których teraz Alut jest? Bo w tamto Dylęgowskich, to czy Dylęgowskich to się wrzenił ten prapradziadek Adam. Było na Guszewskich, ale nie na Grywej. No, bo ja chcę pamiętać. Bo mi to, wiesz, miesza się, za dużo tych rzeczy jest. Na Guszewie to było na Guszowskich, później na Guszewskich gospodarstwo. Tam się wrzenił też szlachcic Dylągowski. Do Dylągowskich się wrzenił były szlachcic Ruciński Adam. Ten. On się wrzenił. Tam, gdzie sobie zdjęcie zrobiliśmy. Tam, gdzieśmy się sobie zdjęcie robili. Widać było, że to wielkie podwórze, jak mały rynek w mieście. Aha. I to było który rok mniej więcej? XIX wiek. Kiedy się ten wrzenił? No kto? XIX wiek, tam masz wszystko podane. 1800... No 39 się urodził w Rumianie, a ożenił się jak miał chyba 20 kilka lat. No. Czyli no koło 60. Do 83 roku życia zdążył spłodzić 20 dzieci. Aha. Z jedną. Z dwoma. Tak, z dwoma. Aha. A teraz któryś z jego potomków, Antoni, tak? Tak. Wrzenił się w to gospodarstwo. Do Wołkowskich. Wołkowskich? Tak. I to jest prababcia Wołkowska. Wołkowska. Tak. Czyli Antoni, tak? Antoni się wrzenił do Wołkowskich. I to był rok?
Mniej więcej. 80. 1880. A później? Bo 97 ona wyszła za mąż za Antoniego. Aha. A 98 urodził się dziadek Józef. Aha. 88, czyli na 98. 98. Czyli na tym zdjęciu to są potomkowie Antoniego. Jednego nie ma, który w dzieciństwie, jako młodzian, to tam tragicznie jakoś zmarł. Stanisława. Aha, i ty jesteś tutaj po prawej stronie, obok swojej mamy. Tak. A ta po lewej pani to jest. To jest przyszła zakonnica. Chryzostoma. Chryzostoma. A, no to już wszystko jasne. A ta pani całkiem po lewej? Gdzie? Ta, w okularach. Nie, ta po lewej to ty nie porozpoznajesz? To jest babcia. Nie, no tak, Anastazja, tak, ta. Matka tych wszystkich. Nie, ta po lewej mówię. A ta to Chryzostoma jest. A ta jest Anastazja, matka. A, matka to wszystko jasne. To jest Celestyn? Nie. Pierwszy Felix, z uszami i Alojzy. Alojzy to jest ten, który na gospodarstwie. Został Celestyn tego, który go zamordowali. To Józef. Józef to jest nasz dziadek. To jest kuzyn tych wszystkich. Też ksiądz w Dachau załatwiony, a ten rozstrzelany. A ksiądz też z rodziny? Ten? Nie, ten. No to Antoni jest. Brat tych wszystkich, co tutaj widzisz, najmłodszy. Najmłodszy Antoni. Tak. A ten Alojzy. No, a ten Felix Piorun go zabił, ten Alojzy siedział za obowiązkowe dostawy. Ten się najbardziej wybił, ten po prawej ma najmniejszy. Ten to narodowiec, pokazywałem. Aha. Ci na tych dużych arkuszach. No a tutaj rodzeństwo, ciocia Mirka z lewej, ciocia Zosia, Ela, wujek Jerzy, wujek Ali, albo stryjek Ali, tata i wujek Gerard, albo stryj Gerard. Widzisz tutaj ten narodowiec. Celestyn. A tutaj ten Alojzy. Zupełnie. Ojciec Michała. Michała i Aluta, tego, który w tej chwili gospodarzy. No.